Manosiu, Mandero, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. W czwartkowy piątek, wczoraj był piątkowy czwartek, to dzisiaj jest czwartkowy piątek. Film, który za chwileczkę obejrzycie, powstał we współpracy z salonami muzycznymi Riff, w których w Łodzi wisi instrument, który dzisiaj jest przedmiotem naszego testu i można ten instrument kupić ze zniżką nawet, a kupując tą zniżką jeszcze się pomaga kanałowi w rozwoju. Generalnie jest tak, że od razu muszę powiedzieć dwa disclaimery, bardzo ważne. Pierwszy disclaimer jest taki, że prezentowana gitara nie jest tym instrumentem, który wisi sobie w Riffie. Po prostu jak ostatnio w Riffie byłem i brałem część gitar do tego, żeby zrobić testy dla Was, no to nie zrobiłem czegoś takiego, że wziąłem wszystko, co tam mogłem, no bo też nie chcę im zabierać, wiecie, 10 rzeczy na raz. Rotacyjnie sobie to wymieniam. I taki Jackson po prostu wiszący tam przykuł moją uwagę i chciałem go dla Was oczywiście przetestować i w następnej, że tak powiem, puli wziąć go tutaj na tapet moich obiektywów i mojego oczka. Więc nie jest ten sam egzemplarz, ten akurat trafił do nas do serwisu, no ale postanowiłem wykorzystać tą gratkę i, że tak powiem, zrobić to właśnie w ten sposób, że pokazać Wam tą gitarę. Też nie będę ukrywał, że z racji na to, że jest to Jackson, który jest koreański, jest to Jackson z serii Concept, czyli powrót do tak jakby serii Concept dawnej, gdzieś tam japońskiej, jeżeli chodzi o nomenklaturę nazw w Jacksonie. No to też nie ukrywam, że jak już nagrałem tego białego soloista chińskiego, który po prostu rozwalił system, no to stwierdziłem, że fajnie będzie, jak tak na bieżąco pokaże się odcinek z taką oto tutaj RR-ką, która jest troszeczkę droższa, jest z Korei, zobaczymy, czy jest lepsza, czy jest gorsza, czy jest porównywalna i tak dalej, więc będzie ta różnica między tymi seriami, a filmik nie jest w jakimś czasie od siebie, wiecie, odrębnym, więc fajna gratka się zdarzyła i mam nadzieję, że cieszycie się z tego. Jeżeli oczywiście się tego cieszycie, to zostawcie łapkę w górę. Kanał ogląda w tym momencie 52% osób bez subskrypcji i sobie policzyłem, że jakby te osoby zasubskrybowały, to dawno już by było 100 tysięcy subów, więc być może byście zasubskrybowali. A kolejny disclaimer, zanim sobie przejdziemy do tego instrumentu i zanim sobie zaczniemy go gdzieś tam omawiać, no to słuchajcie, jest bardzo ważna rzecz. Zauważyliście na pewno, że ja staram się, żeby te testy były bardzo, bardzo rzetelne i żeby no tutaj nie było jakiegoś elementu, wiecie, no, że ktoś może mi zarzucić, że ja coś ukrywam. Tutaj wszystko jest podane na tacy i zawsze było i zawsze starałem się to tak robić, żebyście wszystko ładnie widzieli i żebyście no, mogli naprawdę taką gitarę bez macania jej ocenić. Dzięki takiemu filmikowi, żeby to było bardzo przydatne. No i ostatnio zacząłem kręcić tak zwane zdjęcia makro. Te zdjęcia makro kręcone są na ośmiokrotnej lupie. Zakładam taki na obiektyw, zakładam taką lupę i generalnie jest to kręcone z bardzo wielkim powiększeniem. I no widać rzeczy, których gołym okiem nie widać po prostu. Zastanawiam się nawet, czy to nie jest troszeczkę za bardzo, bo zauważyłem w komentarzach, że ludzie nie rozumieją tego, że to jest takie powiększenie. Mają prawo, bo być może o tym nie mówię, dlatego o tym teraz mówię. Natomiast nie rozumieją tego, że to jest takie powiększenie i zarzucają niektóre rzeczy tym instrumentom. I tak jak na przykład w poprzednim odcinku był właśnie ten, że Jackson biały soloist, no to tam rzeczywiście na tym wielkim powiększeniu gdzieś było widać jakieś nierówności, drobne lakieru, które uwidoczniły się jeszcze bardziej. Więc tak samo będzie tutaj pewnie. I nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, czy według Was to, że poszedłem w takie makro, to jest dobry kierunek. Moim zdaniem
tak, chociaż trzeba chyba będzie za każdym razem mówić, że na to trzeba wziąć troszeczkę pewnego rodzaju poprawkę, no bo nie można tych instrumentów skreślać. To są naprawdę rzeczy, które nie są widoczne, absolutnie są odczuwalne, ale nie są one widoczne gołym okiem. I w każdej gitarze przy takich właśnie powiększeniach będzie tego typu rzeczy widać. Natomiast no rzeczywiście, jak już jest totalny futskup, a takie rzeczy też się zdarzały, to też go widać. Ale pod tym powiększeniem ideału i takiego totalnie super wszystkiego na cacy, no to słuchajcie, no trzeba na to wziąć poprawkę, więc czekam na wasze komentarze, oczywiście jak wy się do tego odnosicie, jak na to się zapatrujecie. Przypominam wszystkim o tym, że jest konkurs, pokaż swój sprzęt, trwa do końca roku, jest bardzo dużo nagród, jedną z nagród jest fajna kamera do nagrywania muzyki. Jest dużo innych ciekawych rzeczy. Wszystkie te rzeczy w tym momencie widzicie. Do nagród doszły nam w tym momencie jeszcze 3 paseczki. Tych nagród w tym momencie jest 13. Są to paski gitarowe od polskiej firmy Shamanu, robione w Polsce. Żadna chińszczyzna, ha, ha, ha. Ani koreańszczyzna, ani wietnamszczyzna. Polskie, solidne paski gitarowe. Sprawdźcie. Sprawdzajcie zniżki, które wam pozałatwiałem. Tych zniżek już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przypominam również o tym, że jest do końca roku, a może jak będzie fajnie, to będzie i dłużej, również zniżka riffowa. Dobra, słuchajcie, bo czas już przejść do tego instrumentu. Druga próbka znowu na Tonexie. Niektóre osoby odgadły riff, ale jeszcze ten riff powtórzę. Riff jest kozacki. Druga próbka na Tonexie. Pierwsze nagranie też było zrobione na Tonexie. W jednym kanale była symulacja 5150, w drugim symulacja Messy. Tutaj różne symulacje. I już po tej próbce przejdziemy sobie do omawiania tejże gitarki. No więc mamy, jak powiedziałem, seria Concept, odnowiona przez Jacksona seria, która kiedyś była taką, kiedyś jak były instrumenty z serii Professional, to jak się zamykała ta fabryka i ta współpraca pomiędzy Jacksonem a japońskimi fabrykami, ja nie pamiętam jak ta fabryka się nazywa, jak ta współpraca się zamykała, to generalnie było tak, że Japończycy z tego, co mieli, gdzieś tam jeszcze coś, tak nazwijmy sobie to, uszyli i można było kupić taką serię Concept. Ta seria Concept w ogóle była sprzedawana, z tego, co ja pamiętam, to też na jakieś tam święta. W tej serii Concept był taki czerwony Jackson RR, bardzo, bardzo charakterystyczny, bardzo w małej ilości robiony, który jest również na kanale. No i Fender zdecydował, żeby powrócić do nazewnictwa tego właśnie. Mamy serię Pro Plus,
czyli gdzieś tam nawiązującą do profesjonali. Ostatnio pojawiła się również seria American, na którą bardzo, bardzo się czaję i bardzo bym chciał ją dla Was również przetestować. I pojawiła się seria Concept. To nie jest pierwszy koncept, jaki jest na kanale. Już jest Soloist konceptowy, który jest właśnie koreański z tejże nowej serii, bo o tej nowej serii w tym momencie rozmawiamy. No nie jest to gitara tania. To jest gitara, która kosztuje całkiem niezły kawał grosza, więc jest to gitara, która na pewno, no słuchajcie, takie instrumenty już podnoszą sobie poprzeczkę, no bo zawsze oceniamy instrumenty w kategoriach cenowych, więc takie instrumenty podnoszą sobie o tyle poprzeczkę, że są to gitary, które no już powinny być zawodowe. Niech będzie dowodem na to, że jest to gitara zawodowa, to, że rzeczywiście na takim instrumencie, na takiej gitarze gra Marek Pająk z zespołu Vader. I dokładnie taki właśnie model ma. Wczoraj z nim rozmawiałem, podpytałem się go, czy mogę użyć go w tytule jako użytkownika i czy to jest ten instrument. I właśnie na takim koncepcie Marek ostatnio sobie pogrywa. Więc skoro ta gitara jeździ po świecie, skoro ta gitara no jest używana podczas koncertów jednego z największych polskich zespołów metalowych, no to coś w tym musi być, że to jest instrument bardzo fajny. Oczywiście, słuchajcie, no specka tutaj jest na całkiem wysokim poziomie, zaraz sobie do niej przejdziemy. Jeżeli chodzi o historię RL-ki, no to chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Randy Rhoads, który gdzieś tam współpracował z Jacksonem, jak grał z Osbornem, miał model Concord, który później przerodził się w RL-kę. Ten model Concord troszeczkę inaczej wyglądał niż rzeczona RL-ka, ale jest to od tego czasu, od lat 80. jeden z najbardziej ulubionych kształtów gitarowych dla gitarzystów metalowych. No i słuchajcie, rzeczywiście ten instrument jest gitarą do grania metalu. Ja tutaj próbowałem zagrać, zaraz sobie Hiawatha posłuchamy, próbowałem zagrać jakieś takie troszeczkę lżejsze rzeczy. No, da się oczywiście, tak? Na każdej gitarze da się. Jeżeli jest humbucker pod mostem, na każdej gitarze da się zagrać metal z humbuckerem pod mostem w lepszym lub gorszym skutku, ale gitary inspirują nas do różnych zachowań. No i tutaj właśnie mamy instrument, który no, inspiruje jednak do grania metalu. Nie będę ukrywał, że RRK jest jednym z moich ulubionych kształtów. Bardzo lubię. To jest instrument, który się gra bardzo wygodnie na stojąco. W tym przypadku również całkiem nieźle się gra na siedząco, bo na szczęście to gniazdo jest tutaj tak usytuowane, że w momencie, kiedy sobie tą gitarę weźmiemy, to cały czas gniazdo jest tutaj i nam to w życiu, znaczy w niczym nam to nie przeszkadza, żeby sobie na tym grać. Wykonanie instrumentu, no jak już widzicie, jest na bardzo, bardzo konkretnym poziomie. Jak mówię, nie patrzcie na to przez tą lupę, że to wiecie, że coś tutaj jest złego, ale jest to instrument, który przyszedł do Polski z innego kraju zachodniego. Został sprzedany, bo jak powiedziałem, to nie jest instrument, który jest w salonach muzycznych Riff. W Łodzi w salonach muzycznych Riff, w salonie muzycznych Riff na Piotrkowskiej ten instrument wisi. Można tam iść, można sobie to ograć, można go wziąć do ręki. Nawet dzisiaj dzwoniłem do Jasia, czy wszystko jest z nim w należytym porządku. No powiedział, że są jakieś takie kropeczki, gdzieś dwie czy trzy na tym hebanie. Natomiast w tym instrumencie, jak się dopatrzyliście, jest taki mankamencik w postaci lekkiego albo niewypełnienia, albo niedociśnięcia bindingu przyklejonego do podstrunnicy i na końcu też tego gryfu jest taki mały jakby, nie wiem, lakieru, taka kropeczka, czy jakieś takie wybrzuszenie na plastiku i są to dwie takie rzeczy, które no po prostu rzeczywiście są, no może nie są rażące, ale są to rzeczy, o których trzeba powiedzieć w przypadku testu. Więc idźcie do salonów muzycznych w Łodzi lub sprawdźcie gdzie, bo być może nie jest to jedyna jaka jest w salonach muzycznych gitara, jest taka gitara i obadajcie te inne dla mnie i wy powiedzcie się w komentarzach oczywiście po sprawdzeniu organoleptycznym, jak wy to widzicie, jak według was tamte instrumenty są wykonane. Trochę te chciałem też tak poruszyć taki temat, że kiedyś się pisało o tym, że
Kiedyś się pisało o tym, że wiecie, że do Polski trafia gorszy sort instrumentów, nie? Jest taki mit na świecie, że do Polski zawsze trafiały gorsze struny, że zawsze gdzieś tam wybierali jakieś gorzej wykonane instrumenty. No słuchajcie, tutaj można się pokusić o stwierdzenie, że być może w sklepie niemieckim ktoś tą gitarę widział i dlatego ją wysłał tutaj do Polski. Ale powiem wam w tajemnicy, bo to jest taka tajemnica, że jak na przykład byłem w Ibanezach, to nie wolno było tam kręcić tego. Ale powiem wam tak, takie wielkie molochy, które wysyłają rzeczy na cały świat, akurat w tym przypadku tutaj na Europę, bo to jest instrument, który jest, no Jackson jako firma Fender ma dystrybucję własną, czyli nie ma pośredników w postaci jakichś tam dealerów, czyli jest jeden wielki magazyn w Holandii, z którego gitara jedzie sobie do jakiegoś sklepu, na przykład do salonów muzycznych Riff, bądź do innego sklepu, którego nazwy tutaj nie wymieniam, lub jeszcze tam do jakiegoś innego, nie wiem, na Węgrzech i tak dalej, i tak dalej. I tam ląduje w magazynie. Więc tej gitary, jak ona przyszła z Korei, po kontroli jakości koreańskiej, nikt już nie sprawdził. To wszystko robią roboty. Ktokolwiek pracował na jakichś magazynach typu Rossmann czy cokolwiek takiego, to będzie wiedział. To wszystko robią roboty, którym gdzieś tam ludzie oczywiście pomagają i gdzieś tym wszystkim sterują w mniejszym lub większym stopniu, ale w tych wielkich magazynach te pudła po prostu są cztery piętra pudeł, gdzie to wszystko się wpisuje kod kreskowy i po prostu to zjeżdża, gdzieś tam jest przylepiana metka i to sobie idzie, więc jestem na 95% przekonany, że ta gitara, tak jak wyszła z magazynu w Holandii, pojechała do Niemiec i z tych Niemiec pojechała do Polski, więc nie widzę tutaj tego, że ktoś gdzieś obejrzał ją, dobra, to ta będzie na polski rynek. Tym bardziej, że jak mówię, ta, która przyszła na polski rynek do salonów muzycznych Riff, nie jest taka jak tutaj, czyli nie ma na przykład takich rzeczy i tam się to bardzo do czego doczepić nie można poza jakimiś takimi kropeczkami, więc taka oto dywagacja. Być może kiedyś, w latach 90. rzeczywiście było to łatwiej zrobić, rzeczywiście być może szedł jakiś taki sort, natomiast w tym momencie są to już raczej mity. Większość gitar, jak kupujecie wysyłkowo, to ona do was przychodzi tak, jak ją ktoś zapakował w kraju tutaj produkcji, czyli na przykład właśnie w Korei. Dzisiaj tak dywagująco przy piąteczku, który jest czwartkiem, czwarteczku, który jest piątkiem, więc w tym momencie posłuchamy sobie Hiwata. Pamiętajcie o tym, że Hiwat chyba jeszcze w Łodzi jest, można go kupić, możliwe, że jest to jedyny w Polsce oprócz mojego, czyli byłyby dwa, chyba że sobie ktoś kupił gdzieś skądś indziej. Hiwat nagrany jest bardzo fajnym mikrofonem SIP System, bardzo ten mikrofon lubię, na kolumnie Randala. I teraz uwaga, bo to, co zagram na Hiwacie, to jest nie do końca jest idealne. Nic na tym kanale nie jest idealne, nikt z nas nie jest idealny, natomiast nie jest to do końca idealne, jest to pewnego rodzaju ćwiczenie, które ostatnio wykonuję w ramach mojej edukacji. Bardzo wam dziękuję za wsparcie patronite'owe, bardzo wam dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału, bo dzięki wam mogę się uczyć gry na gitarze. Chodzę do szkoły Guitar Harmony, Konrad 3 razy w tygodniu uczy mnie różnych rzeczy, bardzo z różnych stron to łykamy i ostatnio właśnie w ten sposób było to zrobione, że ćwiczę taką jedną zagryweczkę, która, no powiem wam szczerze, na początku sprawiła mi pewnego rodzaju trudności. Jeszcze nie jest idealna, ale chciałem wam ją pokazać i będzie trochę lżej. Szkoła Guitar Harmony również zaprasza. Pierwsza lekcja gratis dla wszystkich, którzy się powołają na mnie. Jedziemy z Hiwatem. Thank you.
do tak zwanej specyfikacji, czyli do tego, z czego ta gitara jest zrobiona. Zrobiona jest, jak większość gitar na świecie, z różnych gatunków drewna. Taki suchar. Heban na podstrunnicy, stalowe progi jumbo, trzyczęściowy gryf klonowy, czyli najprawdopodobniej jest sklejany tak, żeby się nie skręcał przeciwstawnie. W gryfie dodatkowo są włożone tak zwane wspomagacze. Wspomagacze w postaci włókna węglowego, czyli są takie pręty z włókna węglowego, które dodatkowo jeszcze stabilizują tenże gryf. Gryf jest w systemie neck through body, czyli przechodzi przez cały korpus do końca i doklejone są do niego dwa olchowe skrzydełka. W instrumencie mamy mostek oryginalny Floyd Rose, wyprodukowany w Niemieckiej Republice Federalnej razem z blokadą. W gitarze są klucze, które mają logo Jackson, ale wyglądają dla mnie jak gotochy. Dla mnie tak wyglądają. Metalowe płytki maskujące. Bardzo ładnie zrobiony ekran farbą przewodzącą, którą już jak wiemy jednak, która już jak wiemy jest tą tymże ekranem. Do gitary jest pokrowiec taki z takiego, z tej takiej twardej pianki. Moim zdaniem spoko. Wielki straszliwie, no ale na takie gitary zawsze jest wielki pokrowiec. Gitara ma również fabrycznie założone straploki. W instrumencie niestety nie ma rozłączania cewek, a przydałoby się. Tak samo jak w poprzednim instrumencie, w tym soloiście, też to rozłączanie cewek by się gdzieś tam przydało. Aż dziwne, że tego nie zrobili. Prosta rzecz w postaci wsadzenia push-pulla. No dałaby radę. Nie ma tego niestety. O ile SH4, czyli najzwyklejszy, najbardziej płaski i najbardziej transparentny przetwornik świata, no wiadomo, że on tam się może nie rozłącza jakoś, wiecie, nie wiadomo jak. O tyle tutaj jest tak ciekawy układ, że mamy tak zwanego hot raila, czyli taki przetwornik, który jest w housingu singla, ale jest humbuckerem pod gryfem i no ten jakby się rozłączył, no to byłoby dosyć ciekawie. No ogólnie jakby oba się rozłączały, to byłoby dosyć ciekawe, więc taki układzik można sobie w tym instrumencie dołożyć. Czarny binding dookoła podstrunnicy, tak jak powiedziałem, no gdzieś tutaj akurat w tym danym egzemplarzu coś tam im tam gdzieś z tym bindingiem nie pykło. Fajnie tak pomalowana, właśnie jak ten pierwszy Concord, w takie tutaj paseczki, w taki wzorek. To jest namalowane, to nie jest plastikowo otoczka ani nic takiego. Gryf mega wygodny, obstawiam, że jest to taki sam gryf. Chyba już nie mam tego, chyba spłaszczyłem tamto z poprzedniego tego soloista, ale generalnie no jest to taki, no nie mam chyba tego, ale jest to taki bardzo, bardzo wygodny gryf, zaraz go sobie zmierzymy. Super sportowa gitara ze zmiennym radiusem, czyli znowu od 12 do 16, czyli tutaj jest akordowo fajnie, tak gibsonowsko i bardziej oldschoolowo, tutaj robi się tak gdzieś bardziej sportowo, przechodzi sobie to płynnie. Zmienne radiusy zawsze były domeną właśnie tego, że Jacksony je posiadały i zawsze w tych Jacksonach te zmienne radiusy były. Pomierzmy, poważmy, zobaczmy, co się tutaj szanowni Państwo dzieje. I mimo tego, że oba te przetworniki można je oczywiście, wiecie, no sprawdzić ich speckę na stronie Seymoura Duncana. To są fabryczne przetworniki Seymoura Duncana, czyli nie są robione specjalnie do tej gitary. 1670, jeżeli chodzi o SH4, TB4 pewnie w tym przypadku, i 1046, jeżeli chodzi o tego tutaj hot railika. No fajnie, bo w soloiście był 13,4 single SSL6, on się nazywał, SSL6 się nazywał, więc tutaj to jest ciekawe. Gitarę tą akurat ustawiliśmy w tym momencie. Bardzo chciałem pozdrowić z tego miejsca Mateusza Stomaszowa z zespołu 77 Fahrenheit. Jak zobaczyłem 77, to stwierdziłem, że kurczę, od razu mi się ten zespół podoba. Sprawdźcie zespół 77 Fahrenheit. Ja tutaj, proszę bardzo, naklejam sobie naklejeczkę tego zespołu. Gitara jest w tym momencie ustawiona u nas tutaj w serwisie.
Gitara jest w tym momencie bardzo ładnie ustawiona w tym serwisie. Udało nam się osiągnąć, szanowni państwo, już wam mówię ile. Wychodzi 1 mm na 1,75, więc ładna, fajna, wygodna, niska akcja strun przy progach jumbo, przy tym zmiennym radiusie. No, super ultra wypas. I teraz przy ostatnim filmie powiedziałem, że to jest tak zwana blokada 42, R2 to się nazywa w nomenklaturze szalerowskiej. A zobaczymy sobie, co tutaj mamy. Tutaj też jest R2, czyli też jest 42 mm. Rozstaw strun, pewnie dokładnie tak samo, bo one są przecież takie same. 36,7, nawet pamiętam, że też tak tam było. Na pierwszym progu 45 mm, na progu piątym 48,3. Chyba ten gryf jest troszeczkę szerszy niż tamten gryf w tym soloiście. 50,2 na siódmym, na 53,5,4 na 12 i na samym końcu 57,7. Nie wiem, nie pamiętam tamtych, ale wydaje mi się, że to może być tak, że jest troszeczkę szerzej. Słuchajcie, gitara gra, mimo tego, że ja nie lubię tego SH4 tak naprawdę, zawodowo, chociaż nie będę ukrywał, że jakbym miał wybrać między jedną a drugą, no to ta oczywiście wygląda, no bo RR-ka i w ogóle i tak dalej, nawet ten złoty osprzęt tutaj rewelacyjnie pasuje do białego bardzo, bardzo fajnie. Natomiast no nie będę ukrywał, że moim zdaniem ta chińska wersja, tańszy instrument o 3000 zł tak w ogóle, zagrała lepiej. W tamtej chyba nie ma tych prętów takich stabilizujących. Nie doczytałem się tego. Nie doczytałem się tego, więc nie wiem. No dobra, w każdym razie, no tamta mi się troszeczkę bardziej podobała brzmieniowo, ale tutaj mucha też nie siada. 19 mm na pierwszym progu, więc on jest cieńszy tutaj niż pamiętam. No jak już wiecie z tych wszystkich pomiarów, to jest bardzo, bardzo cieniutki. 20 na progu piątym i na 12. Na 12 jest 21 niecałe z tego co tam wypatrzyłem, więc cieniusieńki jest ten gryfik. No słuchajcie, tak jak zawsze powtarzam w przypadku Jacksonów, Jacksony znane są z tego, że te gryfy jednak są bardzo, bardzo cieniutkie, więc no cieniuteńki jest ten gryf. Dobra, zobaczymy sobie test grzebyczka, zobaczymy jeszcze jak on się po prostu nam tutaj układa i jak on wygląda jeśli chodzi o to. Ach, uwaga. Dobra, poczekajcie, ja sobie obkleję. Powiedzmy, ale no nie, to nie jest to. Tutaj jest to, ale na tym pierwszym to nie do końca mi się to dobrze odcisnęło. Może się jeszcze uda trochę. O, dobra, teraz chyba wyszło troszeczkę. Teraz chyba wyszło tak troszeczkę bardziej, jak to jest. No płaskato, szanowni państwo, płaskato z płaskatych to jest, jak widać. Więc no patrzcie co się tutaj dzieje, jaki ten łuk jest w ogóle, jaki ten łuk jest rozszerzony, jak bardzo to jest, no już widać, że to będzie mega, mega wygodne, więc... Dla sportowców. Nie dziwię się, że pająk gra na tym instrumencie. Zobaczmy jeszcze w tym momencie, ile ta gitarka sobie waży. Wyłączam suwmiarki. Zobaczmy sobie, ile waży. Wieszam zagłówkę. 0. Leciutko! 3,30. 3,30 jak na gitarę z Floydem, no to leciutko. No ale z drugiej strony ten dół tutaj jest na tyle wycięty, że leciusieńko. No w porównaniu na przykład z tamtym wczorajszym, przedwczorajszym, no to dużo, dużo lżej. 3,30 to jest malusieńko 3,30. Słuchajcie, posłuchamy sobie w tym momencie Labogi DS100. I o ile oczywiście ostatnimi czasy się pojawia tutaj bardzo dużo nagrań cyfrowych i one się będą też pojawiały, no bo na pewno wielu z was również w ten sposób gra na instrumentach i jest to dla was pewnie też jakimś tam
odnośnikiem, jeżeli macie te swoje cyfry. Dużo też jest, znaczy jest też tak, że generalnie no ja lubię sprawdzać różne inne brzmienia i to nie muszą być zawsze lampy. No to powiem wam jednak, że co nagranie na wzmacniaczu, to nagranie na wzmacniaczu. I ja jednak, o ile lubię i Tonexa, i tego Bossa, i tam jakiś, nie wiem, ostatnio Nux się pojawił, który też stwierdziłem, że jest całkiem niezły, to ja lubię te nagrania, które na tych wzmacniaczach robię. Dla Boga, przed wami, posłuchajcie. Rzeczy słychać, że jest to porządny instrument, słychać, że jest to poważna gitarka i słuchajcie, no jeżeli macie 8000 na gitarę nową, zastanawiacie się co kupić takiego, ażeby też w jakimś sensie być widocznym na scenie, wyróżniać się, oddać oczywiście hołd Randiemu Rhoadsowi, oddać oczywiście też hołd po prostu w ogóle gitarnictwu. Tutaj mi się bardzo na myśl przywołuje ostatni koncert Bring Me The Horizon, na którym byłem, gdzie niejaki Lee Mila on się chyba nazywa, nie? Ten gitarzysta, co dwie piosenki chyba zmieniał instrumenty i tam był naprawdę moim zdaniem oddany właśnie hołd i całość w ogóle takiego gitarnictwa była tam pokazana. No i naprawdę to robiło takie właśnie wrażenie na mnie jako gitarzyście. Mam nadzieję, że ktoś z was być może był też na tym koncercie i również to zauważył. Tam taka RR-ka była. No słuchajcie, tak jak jest Les Paul, który oddaje hołd, tak jak jest Stratocaster, który też oddaje hołd tradycji, tak moim zdaniem taki w muzyce metalowej taka RR-ka, czyli niesymetryczna fałka, to jest również obok właśnie normalnej fałki coś. No takie must have gdzieś tam jednak. Jeżeli ktoś lubi zbierać instrumenty, no to jest to w pewnym sensie must have, a tutaj jest to instrument już taki totalnie w pełni po prostu zawodowy. Więc jeżeli macie 8000 na wydanie, zastanawiacie się jaką gitarę kupić, jest to na pewno gitara, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jest to na pewno instrument, który trzeba wziąć na swoją jakąś tam listę i iść do salonów muzycznych Riff, gdzie ona wisi,
wziąć ją do ręki, ograć, porównać z innymi instrumentami. Pamiętajcie, że w większości tych salonów też są takie miejsca, gdzie nie będziecie nikomu przeszkadzać. Możecie sobie siedzieć, kombinować, łoić na tych instrumentach i po prostu taki instrument być może kupić. Jeszcze raz chciałem pozdrowić Mateusza właśnie, czyli 77 Fahrenheit, ale naklejka się nie przykleja. Naklejka się nie przykleja, gdzieś indziej trzeba ją przykleić, może tutaj się przyklei. Kurczę, no nie chcę się przykleić. W każdym razie jeszcze raz chciałem pozdrowić, dlatego że fajnie, że młodzi ludzie oddają jednak właśnie takie coś jak taki... Stój. Jak taki hołd takim instrumentom i że młodzi ludzie wybierają takie klasyczne rozwiązania. Jeszcze jedna cyfra, Boss ME90. Te presety, które wykorzystuję, za chwileczkę wrzucę na tą specjalną stronkę. Muszę do tego usiąść, muszę je zgrać. Ten Boss się oczywiście podłącza do komputera po wgraniu aktualizacji i tak dalej. Nie ma żadnych problemów. Trochę też presetów dla Was ukręcę, ale mam takie cztery, które wykorzystuję w tych testach od jakiegoś tam czasu, więc no jak wiecie, tutaj to jest to laboratorium, że blokami, bo oczywiście no nie w całości przez 10 lat tworzenia tego kanału prawie, że cały czas są te same brzmienia, ale tak blokami te brzmienia są na tyle powtarzalne też, że można sobie te instrumenty porównać. I co chciałem zwrócić uwagę, to jest takie jedno nagranie na takiej barwie, która jest czysta, to jest chyba ostatnie nagranie, ten taki, tutaj teraz na tym to nie zagram tego riffu, bo jest nastrojona ta gitara w dropie, ale ten taki... Taki tam gdzieś gram motyw. No to jest barwa czysta tak naprawdę z Bossa, a no ten pick-up jeden i drugi potrafi ją całkiem przyjemnie rozkołysać. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądacie. Będzie jeszcze jedno nagranie wzmacniaczowe, jeszcze jedno nagranie z deski na sam koniec dla najbardziej wytrwałych. Jeżeli obejrzycie do końca, to możecie napisać, na jakim wzmacniaczu jest ostatnie nagranie. Czyli napiszcie po prostu w komentarzach, że ostatnie nagranie jest na wzmacniaczu Bang. No jak wrzucę deskę, to tak naprawdę ostatnie nagranie będzie bez wzmacniacza. W każdym razie, słuchajcie, fajna gitara, bardzo mi się spodobała.
I cieszę się, że mogę ją dla Was przetestować. Bardzo się cieszę, że Jackson wrócił do robienia dobrych instrumentów w Azji, bo różnie to bywało. Ja nie jestem fanem na przykład serii JS, która uważam, że dlaczego jej nie było w takich filmach jak na przykład z Riffu, bo uważam, że one są za drogie w stosunku do swojej jakości i można kupić inne instrumenty. A jak wiecie, ja w tych testach no, nie kłamę, więc jeżeli kiedyś był jakiś JS, który był sprzedawany jako używany, to JS-a używanego jak najbardziej opłaca się kupić gdzieś tam poniżej 1000 zł. Natomiast już tak powyżej 1400 to już można różne inne instrumenty wybrać. Ale tutaj mamy w pełni zawodowy instrument i bardzo fajnie, że właśnie no, Jackson, czyli firma Fender, będąca właścicielem, zaczęli robić te instrumenty w Azji z powrotem na ten wysoki kunszt i w takim właśnie oto stylu. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za wszystko, co dla kanału robicie. Dziękuję wszystkim, którzy nagrywają końcówki samochodowe. Za chwileczkę, za momencik zacznę wrzucać końcówki samolotowe, które nakręciłem w muzeum. Muszę je sobie tam na dysku pogrupować. Wasze rzeczy też ściągam. To wszystko też się będzie gdzieś tam przewijało. Wszystkim, którzy już coś wysłali, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy wysyłają również fanty na nagrody. Właśnie w serwisie jednego z Ibanezów na takie nagrody przygotowaliśmy. Tych nagród będzie jak zwykle bardzo, bardzo dużo. One są, czekają. Nic się nigdy nie zmarnowało. Czeka po prostu sobie na swoją kolej. To się toczy swoim życiem. No i generalnie przypominam, że jest też konkurs w tym momencie i że patroni też mają zawsze zabawę i tak dalej, więc jestem mega totalnie, jak zwykle na samym końcu odcinków, wdzięczny za wszystko, co dla kanału robicie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wspieranie na Patronite, dziękuję za wspieranie guzikiem wesprzyj, za różne inne formy wspierania, bo są osoby, które również wspierają gdzieś tam na inne sposoby. Propsy. Konkurs dla Bogi, zaraz się za niego wezmę, wyślę swoje wyniki do Eryka, zaraz będziemy rozwiązywać, myślę, że przed świętami będzie rozwiązany. Wszystkie osoby, które na live'ie coś tam... Coś tam im się należy, to mogłyby się odezwać tak naprawdę, bo na razie to połowę tych rzeczy gdzieś tam powysyłałem albo przygotowałem do wysyłki, więc słuchajcie, no chyba, że tego nie chcecie, to gdzieś to tam dalej sobie pójdzie. No wiadomo, że no, jak się nikt nie odezwie, no to ja nie mam do Was tych namiarów. Dziękuję jeszcze raz. W tym momencie już ta mesa, już ta deska i już, a może i nawet końcówkę samolotową wrzucę, zobaczymy. Może czas rozpocząć te końcówki samolotowe. Trzymajcie się i dziękuję za to, że poświęcacie gitarze czas. Gitara jest najważniejszą ze sztuk. We'll be right back.
Zwieńczeniem wycieczki do Mannheim, a Guitar Summit jest krótka wycieczka po lewej Concordzie. Muzeum Zinsheim. Zinsheim Muzeum. Myślę, że będzie całkiem ciekawie, zarówno do Tupolewa, jak i do Concorda. Chyba nawet można wejść do środka. Więc generalnie fajnie. Niech to będzie zapowiedzią tych końcóweczek, tym razem samolotowych.